17 października o godzinie 17 odbył się wernisaż wystawy poplenerowej 20 ogólnopolskiego pleneru malarskiego, który jak od wielu lat odbył się w Krzymoszczycach, niedaleko Międzyrzeca, w tęczowym folwarku. No i niestety ze względów pandemicznych to tak troszeczkę blado nam wypadło. Myślałem, że uda nam się jakoś ogarnąć ciekawiej tą całą wystawę, no ale niestety wiele artystów zrezygnowało w czwartek z przyjazdu. Jak zwykle przy wystawie poplenerowej zawsze jest sporo ludzi, no w tym roku niestety słabiutko, no ale to sytuacja pokrzyżowała nam plany. Zobaczyć możemy przekrój malarstwa taki naprawdę dosyć ciekawy, bo jest taki Międzyrzec i są zwierzęta, i ptaki, i przyroda. Jest wszystko, tak jak na każdym plenerze. Każdy artysta maluje to, co lubi, co czuje. Tak jak ja napisałem w tym słowie takim krótkim w katalogu, że my nie jesteśmy plenerem ortodoksyjnym, że u nas trzeba przyjechać i malować pejzaż, który nas otacza, i żeby to było ładnie, żeby się wszystkim podobało. Raczej ja staram się, żeby to było tak, że artyści przyjeżdżają i tak jak wspomniałem, że swoją pracownię przywożą tutaj. A jak przywożą pracownię, to i przywożą to, co robią po prostu. I najlepiej, jak kontynuują tą pracę swoją, którą tworzą pracowni, przenoszą tutaj, to wtedy najfajniejsze efekty są. Nikt się do niczego nie zmusza po prostu. 13 osób z całej Polski, tacy artyści, którzy już kilkukrotnie byli, jak Jacek Wojciechowski, jak Mariusz Drzybiński, profesorowie z Lublina, jak Grażyna Grabowska z Lublina, Michał Borys, profesor ASP warszawskiego, no i też nowe osoby, Bożena Wójtowicz, Ślęzak z Tarnobrzega, to Ryszyn z Warszawy, Paulina Leszczyńska z Warszawy, też po raz pierwszy, także no, jak zwykle staram się, żeby w każdym plenerze były 3-4 nowe osoby. Miało być więcej tych osób nowych, bo się obawiają po prostu. Myślałem, że ta wystawa poplenerowa, to już ta pandemia jakoś minie, że to będzie coś, da się coś takiego fajniejszego zrobić, prawda? Bo to 20 plener, że coś obejdziemy ten jubileusz jakoś bardziej hucznie, no ale nie dało się, no niestety. No może 21 to będzie taka okrągła rocznica. Wydajemy katalog do każdej wystawy poplenerowej, dosyć taki sensowny, żeby to jakoś tam utrwaliło się, prawda, w dokumentacji, żeby został ślad jakiś po plenerze, bo wystawa jest, później jej nie ma, jakiś ślad musi zostać. Także zapraszam mieszkańców do odwiedzenia galerii, praktycznie codziennie mamy otwarte, chyba że coś nam się tutaj też pozmienia. Do 17 listopada. No i 21 planujemy wystawę naszą tu środowiskową poplenerową, no zobaczymy jak to będzie. Wiemy jeszcze dokładnie, nikt nie wie. No ale mamy w planie.